piec jest to mieszanina kamienia wapiennego oraz około 9% koksu, czyli tego paliwa. Zapalamy koks po to, żeby kamień się wypalił i z tego kamienia w czasie kampanii produkowane jest mleko wapienne, które służy do oczyszczania soków technologicznych. Także bez pieca nie ma kampanii. Kampanię rozpoczynamy krojenie w najbliższą niedzielę, czyli to jest 8 września. Mówię o cukrowni Ceretiew. W kolejnych cukrowniach naszej grupy Strzelin 9, czyli poniedziałek, 10 Świdnica, 11 cukrownia Robczyce w okolicach Rzeszowa. Tradycyjnie zwykle zaczynamy na początku września, w pierwszym tygodniu września. Teraz rozpalamy dopiero piec. No, wpływ pogody. Plany były takie, że rozpoczniemy tak jak w roku ubiegłym, czyli w zasadzie w pierwszych dniach września. Mówię, rozpoczniemy w sensie krojenia, czyli piec rozpalany był na koniec sierpnia. W tym roku z racji znowu niekorzystnego przebiegu pogodowego, czyli suszy, opóźniamy kampanię we wszystkich naszych cukrowniach. Jesteśmy w Cerekwi, Polskiej Cerekwi. W Polskiej Cerekwi 135 dni. Czyli można powiedzieć stosunkowo długa, kiedyś taka tradycyjna kampania w tym rejonie to było 120 dni. Średnia w całej grupie, czyli w nasze 4 cukrownie w Polsce 124 dni, czyli też można powiedzieć nieźle, chociaż plany były o kilkanaście dni dłuższe. Spodziewamy się lekko wyższego plonu niż w roku ubiegłym, plonu korzeni z hektara, natomiast jeśli chodzi o całościową ilość surowca, będzie tego surowca mniej, ponieważ kontraktacja w tym roku była kilka procent mniejsza, także będziemy przerobimy około 2,9 miliona ton buraków w całej kampanii. Takie są plany. Będzie na pewno lepsza niż poprzednia. Mimo tych zawirowań, tych pogodowych takich i za to z tego jest to opóźnienie o ten tydzień, ale zawsze z nadzieją, że będzie lepiej, że będzie lepiej. Bo nie chcielibyśmy, żeby buraki uprawiali tylko pasjonaci. Ja jestem tu ten rejon koło Cerekwi i na razie dzięki Bogu mamy cięższe ziemie, lepsze i to tam wychodzimy z tym, nie? Kilka procent jest spadek kontraktacji, natomiast rzeczywiście rolnicy na niższych plonach, a tacy nadal są w grupie naszych plantatorów, zrezygnowali, bo rzeczywiście utrzymujące się od kilku lat ceny cukru na rynkach światowych powodują, że za buraki, gdzie cena buraków jest oparta o cenę cukru, w ostatnich 2-3 latach nie możemy płacić tyle, co w poprzednich latach. Osobowo ubyło, ale hektary jak gdyby pozostały na mniej więcej takim samym poziomie. Przynajmniej tutaj na terenie cukrowni Cerekiew. Ostatnia rata jest rzeczywiście w miesiącu czerwcu za buraki dostarczone w poprzedniej kampanii, czyli do końca kampanii poprzedniego roku. Natomiast myślę, że nie problemem jest tutaj, zresztą inni producenci i w Polsce i w Europie płacą w podobnym systemie, a wręcz w Polsce niektórzy płacą jeszcze w dłuższym czasie. Problemem jest generalnie, można powiedzieć, cena, opłacalność, no i plon. Sytuacja pogodowa, która jest w tym roku, niestety, która też była w roku ubiegłym, powoduje, że plon, czyli dochód z hektara dla plantatora jest istotnie mniejszy, nawet na tych wysokotowarowych rejonach cukrowni Ceretiew. Ten rok był rokiem mniejszych inwestycji z racji sytuacji finansowej w całej grupie, w całym sektorze cukru WZI Cukr Polska. Natomiast też przeznaczyliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje w 4 naszych cukrowniach. Plany są powiedzmy rozwojowe, dotyczące także powiększenia produkcji, natomiast w obecnej sytuacji jakby utrzymujemy tą długość kampanii co poprzednio.